Over the horizon. Basen. Kiedy powiedziałem mamie, żeśmy postanowili z chłopakami iść na basen, mama powiedziała: nie, nie, jeszcze raz nie, Mikołaj. Za każdym razem, kiedy wychodzisz z kolegami, wynikają z tego jakieś nieszczęścia. Nie pójdziesz na żaden basen. Więc poszedłem poprosić o pozwolenie tatę, który czytał gazetę. I tata mi powiedział: co? Tak, tak, jak chcesz. A teraz idź się pobawić. Kiedy mama się dowiedziała, że tata pozwolił mi iść na basen, okropnie się zezłościła. Pokłóciła się z tatą, mnie zrobiła awanturę i wszyscy krzyczeli. A potem żeśmy się pogodzili. Tata pocałował mamę, mama pocałowała mnie, powiedziała, że zrobi frytki i że mogę iść na basen pod warunkiem, że będę ostrożny. Tylko uważaj, Mikołaj, powiedział tata. Ufamy ci, ale ci twoi koledzy to straszne pajace. Spotkaliśmy się z chłopakami przed wejściem na basen. W naszej dzielnicy jest niedaleko bardzo fajny basen. I od razu zrobiła się afera z powodu statku Maksencjusza. Pan, który sprzedaje bilety, spytał Maksencjusza, co zamierza zrobić z tym statkiem. No, odpowiedział Maksencjusz, puszczę go na wodę w basenie, bo co? O nie, powiedział pan, to zabronione. Jeszcze kogoś poranisz. Jeśli chcesz wejść, zostaw swoją zabawkę w szatni. Wtedy Maksencjusz się zezłościł. Powiedział, że nie po to przynosił swój piękny statek, żeby go zostawiać w szatni. I że jak płaci za bilet, to wolno mu wziąć ze sobą do basenu wszystko, co mu się podoba. Nie wejdziesz do basenu z tym statkiem, powiedział pan. Koniec, kropka. No to chłopaki, powiedział Maksencjusz. Idziemy stąd. I poszedł sobie razem ze swoim statkiem. Na basenie było mnóstwo ludzi. Jest strasznie fajny. Ma niebieską wodę i niesamowite trampoliny. Wszystko jest świetnie urządzone. Są kabiny do rozbierania, ale żeby było śmieszniej, weszliśmy wszyscy do jednej. Alcest i Joachim też z nami weszli, tylko że oni się nie rozbierali. Alcest nie mógł się kąpać, bo nie minęły jeszcze 2 godziny, od kiedy jadł. A Joachim nie mógł, bo był zakatarzony. A potem ktoś zapukał do drzwi kabiny i gruby głos krzyknął. Co wy to wybrawiacie w środku? Proszę wyjść! Wyszliśmy i pan, który krzyczał, zrobił wielkie oczy, kiedy nas zobaczył. Więcej już was nie ma? Zapytał. No dobrze. Słuchajcie, chłopcy, wyglądacie mi na niezłych rozrabiaków. Zachowujcie się grzecznie i nie róbcie żadnych głupstw. Będę miał was na oku. Wy dwaj się nie rozbieracie? Nie, powiedział Joachim. Ja się nie kąpię, jestem chory. A ja się nie kąpię, żeby nie być chory, powiedział Alcest. Ratownik już nic nie powiedział i odszedł kręcąc głową jak rosół, który w szkole jest naszym opiekunem. No to lecimy, chłopaki, krzyknąłem. Ten, który wskoczy do wody ostatni, to pajac. Zaczekajcie, powiedział Gottfried. Przyniosłem coś niesamowitego, patrzcie. I rzeczywiście, nawet żeśmy nie zauważyli, że Gottfried ma wielką paczkę. Otworzył ją, a w środku był gumowy koń, bez powietrza. Czerwony, w białe grochy. Nadmuchamy go i będzie fantastycznie, powiedział Gottfried. Ojciec kupił mi go w zeszłym roku, jak żeśmy jechali na wakacje nad morze. Ale fajny, krzyknął Kleofas. Zgodziliśmy się wszyscy z Kleofasem, a Eusebiusz powiedział. Przyda się tym, którzy nie umieją pływać. Do mnie to mówisz? Zapytał Rufus. Kiedy Rufus i Eusebiusz dyskutowali, Gottfried sapiąc nadmuchiwał konia. To było trudne zadanie i Gottfried był cały czerwony. Joachim chciał mu pomóc, ale Gottfried powiedział, że nie, że to jest jego koń. I kiedy koń był już prawie nadmuchany, usłyszeliśmy psss i zaczęło wylatywać z niego powietrze. Trzeba było widzieć Gottfrieda, miał okropnie głupią minę. Pewnie jest jakaś dziura, powiedział Kleofas. Więc schyliliśmy się, żeby szukać i Kleofas krzyknął. Tak, patrzcie, tutaj pękło. Gottfried się bardzo zmartwił, a potem powiedział, że można by naprawić konia taśmą klejącą. Chodźcie ze mną poszukać taśmy, chłopaki, powiedział Gottfried. Sam sobie szukaj taśmy, powiedział Joachim. To twój koń. Joachim podszedł do Alcesta i poprosił, żeby mu dał kawałek rogala. Ale Alcest mu nie dał. Powiedział, że to jego rogal. Ja z tobą poszukam, powiedział Kleofas.
i Gottfried z Kleofasem poszli szukać taśmy klejącej. Ostatni, który wskoczy do wody, to pajac! Krzyknąłem. Założę się, że nie skoczysz z dużej trampoliny, powiedział Eusebiusz do Rufusa. Pch, odpowiedział Rufus. Jasne, żebym skoczył, ale mi się nie chce. Oczywiście, powiedział śmiejąc się Eusebiusz. Nie chce ci się, bo jak skoczysz, to się utopisz. Ciągle opowiadasz, że uratowałeś masę ludzi, którzy się topili. A przecież nie umiesz pływać. Ja nie umiem pływać, krzyknął Rufus. Nie rozśmieszaj mnie. Jak cię rozśmieszam, powiedział Eusebiusz, to skocz z dużej trampoliny. Odczep się ode mnie, bo dam ci w ucho, krzyknął Rufus, który zaczynał już być zły. Tylko spróbuj, powiedział Eusebiusz. Rufus popchnął Eusebiusza i wtedy pędem przyleciał ratownik. Wziął Eusebiusza i Rufusa, każdego za jedno ramię i powiedział. Ostatnie ostrzeżenie. Jeśli nie przestaniecie, każę się wam ubierać i wrócicie do domu, zrozumiano? Przepana, powiedział Kleofas. Co znowu? Spytał ratownik, odwracając się. Nie ma pan przypadkiem taśmy klejącej? Spytał Gottfried. Potrzebna mi do konia. Ratownik potarł sobie usta dłonią, popatrzył na Gottfrieda i Kleofasa, mrużąc oczy i odszedł bez odpowiedzi. Nie można znaleźć taśmy, oznajmił Gottfried. Wszystkich żeśmy pytali, także z konia nici. Przydałyby się gumowe łatki. W domu mam łatki do mojego roweru, powiedział Kleofas. Jak chcesz, to po niego pójdę. I Kleofas poszedł się ubrać, żeby iść do domu po łatki. Kleofas to dobry kumpel. To jak? Powiedział Eusebiusz. Skaczesz z dużej trampoliny? Skoczę, jak mi się będzie chciało, powiedział Rufus. Chłopaki! Krzyknąłem. No to już! Który wskoczy do wody ostatni, ten jest pajac! Pobiegłem, zatkałem sobie nos i wskoczyłem do basenu. Woda była cieplutka, ale kiedy się obejrzałem, zobaczyłem, że koledzy nie wskoczyli do wody. Stali dookoła Rufusa, Eusebiusza i ratownika, który krzyczał, że wszyscy mają iść się ubierać do kabin. No i tata chyba ma rację. Moi koledzy, to skończone pajace.